chwili obecnej pracuję nad opinią na temat przybywania i pobytu tutaj na terenie Unii Europejskiej migrantów, migrantów z krajów trzecich, ale migrantów o wysokich kwalifikacjach. Mówimy o legalnej migracji. Dzisiaj Europa bardzo wiele mówi o nielegalnej migracji. Ta kwestia porządkuje legalną migrację, zasady funkcjonowania błękitnej karty w Unii Europejskiej. Karty, która pozwala przyciągać do Europy ludzi w brakujących zawodach, najwyżej wykwalifikowanych, którzy wnoszą wartość dodaną do naszej europejskiej gospodarki. Regiony i miasta mają najlepsze rozeznanie co do własnego lokalnego rynku pracy. To my znamy tutaj własny lokalny rynek, ale i firmy. Wiemy, czego te firmy potrzebują. Wiemy, w jakim zakresie prowadzą najnowocześniejsze na świecie badania i rozwój. I w takim zakresie współpracujemy z nimi dla pozyskania najlepszego na świecie kapitału ludzkiego. W moim regionie gospodarka w ostatnich latach znacząco się zmieniła. Coraz więcej jest firm innowacyjnych, coraz więcej jest firm, które wymagają kapitału ludzkiego na najwyższym światowym poziomie. Staramy się rozwijać i edukować naszych młodych ludzi, znajdując w nich potencjał, ale oni również potrzebują mentorów i czasami tych mentorów zdobywają właśnie z migrantów, legalnych migrantów z krajów trzecich.